Siemaneczko, cześć czołem, czeski z tej strony, gramy dalej w Grounded. Wróciłem się jednak z tego stołu, jeszcze tutaj. Bo faktycznie bym chciał gdzieś tam coś pozwiedzać, tam może u góry się da jakoś wejść. Bo tam jest soczek między innymi, widzę. A widzicie też, tutaj jest stalak burgera i byśmy może faktycznie spróbowali wejść na jakoś na tą górę. I pozwiedzać tu coś. Bo coś mi się wydaje, że my tutaj jeszcze tych termitów do końca nie zwiedziliśmy. A na przykład bym mógł tutaj. O, właśnie. Bo tutaj były też gdzieś te komary. Nie chciałbym się na nie naciąć. Też te drzazgi, tylko ja chyba nie zmieszczę już tych drzazg. A nie, mam jeszcze dużo miejsca na drzazgi. No dobra. A drzazgi sobie pozbieramy. Bo one będą na nowe. Mam nadzieję, lepsze szały. Gdzieś tu ciągle słyszę komary. To mnie troszkę niepokoi też. O! Ale one! O ty gnoju! Chodź tu! Chodź tu! O! Ty mnie tutaj? Nie widzę tych komarów! Chodź! O ty gnoju! No przecież to jest niemożliwe! Dobra, bo mnie wkurzyłeś teraz. O nie ty! Znaczy, nie mogę wziąć też. No i przez to, że nie mogę. Chodź tu. Bo nie mogę wziąć też kuszy, bo nie mam miejsca, żeby. Dobra, mam cię. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Dobra, mam cię. Ty gnoju, ty. Co? Muszę coś wyrzucić. Muszę na przykład usuń stos. Dziubek komara. To by się wszystko się przydało, tylko za cholerę nie wiem, jak to gdzieś pomieścić. Zjedz. Dobra. Chociaż nie wiem, czy te komary zbierać, czy może sobie dać spokój. Bo i tak. Byśmy te. Tu gdzieś dalej można iść. Tu może można wejść. Chyba. Spróbujmy. Słyszę znowu gdzieś komara tam lata. Przecież tu jest pełno komarów. Robi się jasno. O, lipka. Ja bym tu coś wyrzucił. A, dobra, wyrzućmy może te kolczaste rozety, bo to będziemy mogli sobie pozbierać chyba na miejscu, mam nadzieję. O Jezus. I weźmy sobie, o, kuszę. O. I możemy tu wejść jeszcze wyżej, tylko że tam widzę już komara, którego. Czekajcie, czy to jest komar? Normalny komar, nie? No. O ty, gnoju. Masz tu. Czy on się zbugował? Na moje szczęście. No cóż ci mogę powiedzieć, komarze. Dobra, ty gnoju. Myślisz, że wygrać za mną? Ała! Ty gnoju. Czy można na przykład tutaj
O, tak się schować? O ty. Jednak nie. No chodź tu. Padaj. Łajzo jedna. Dobra, mamy go. Tam gdzieś szczop. O! Pajączek! Bez rączek. Masz. Co tu robi pajączek w ogóle? Nie. Aha, tylko że ja teraz chyba pozbieram coś. Nie, bo powinny mieć sieć chyba z tego pajączka. Ale sieć to ja bym. Tu nie, pajęcze włókno to my zbierzemy, bo. Pajęcze włókno. Jest ważnym elementem. Jak wykryć to założenie? O ty gnoju. Dobra. Znowuż pajęcze włókno. Tylko pajęcze włókno to ja bym bardzo chciał zbierać, bo. Jak sami wiecie, jest to bardzo ważny element. Kurde, no bomby to potrzebne, wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne. Chyba, że płetwy wioślaka bym sobie wyrzucił, bo i tak byśmy mogli sobie zrobić te płetwy wioślaka takiego poziomu plus plus. Kurde, ale szkoda to trochę porzucać, nie? Odłanek kruchego kwarcytu, może. No nie, no chociaż to też polepszono do ulepszeń. Kolec larwy. A żeby ich normalnie coś piorun czasnął, że zrobili taki ekwipunek, że macie tyle rodzajów broni na każdą jakby okazję, którą musicie nosić ekwipunku i zrobili taki mały ekwipunek. Nie lubię tego. Nie lubię strasznie wyrzucać rzeczy. Ale chyba nie będę miał wyboru tak naprawdę. Nie. Zbierajmy sobie przynajmniej strzały. Dobra, nie, włókno może. Dobra, włókno jest ważne. Nie no, włókno jest bardzo ważne. Bo z niej będziemy robić przecież te. Dobra. Komary. Jak będę chciał, to sobie nazbieram. Trudno się mówi. A sobie weźmiemy włókno. Które jest jednak moim zdaniem ważniejsze, bo jeżeli będziemy chcieli. Czy mamy coś tutaj? Nie. Czy tutaj doskoczymy? Doskoczymy. O. Science. Co to? To tutaj włókna dużo możemy pozbierać chyba. Tylko żeby tu zaraz na mnie coś nie wyskoczyło. O. Mleczak i science. Tu jest dużo takich kokonów też. Może byśmy tu kiedyś coś pozbierali? Tylko ja się obawiam, że tutaj zaraz przyjdzie jakiś pająk spać. A wiecie, jak to się dla mnie skończy? Że będziemy ten. Napijmy się w ogóle. Czemu? Ja nie mam prawie wody już. Chyba będę musiał, wiecie co? No właśnie, a propos. A propos, on tu idzie. Nie! Nie. On tam szedł na dół? Gdzie on jest? Tam są komary, to ja nie chcę do nich. On jest tam. Paskudnik jeden. On tu idzie. O, tu mamy też pikantne rzeczy. Ja tu będę musiał chyba przyjść, trochę się opróżnić i przyjść
Wejście do sterty drewna. Coś mi się wydaje, że właśnie tutaj będziemy mieli. O, jeszcze tu jest też pićko. Wejście do tego scalaka. Chociaż tutaj widzę pajęczyny są. Interesting. O, już się znowuż. Nie lubię tego. Mam cię tu. Widzę cię. Patrzę się, czy jakiegoś jeszcze zęba tutaj nie schowali gdzieś. Ja tutaj będę musiał wrócić do tego miejsca. O, patrzcie, co ja tam widzę. Zobacz, o, to. To idziemy tam. O, czekajcie, tu coś znajdę? Nie. Tam jest jeszcze komar. Się rozglądam, bo czasami podobne tu są miętówki, które można też sobie dziabnąć, zjeść. Ale tutaj przede wszystkim widzę zębusia. O nie! Są dwa pająki. Nie. Odejdź ode mnie. Zgiń. Mu. Dobra, czekajcie. O nie, tutaj drugi idzie. A co ja tam widzę, patrzcie. Wiem, że pająk... Znaczy, nie wiem, czy pająk wchodzi do wody. Na pewno komar sobie odpuszcza. O, pieniądz. O nie, kropla. Całkiem dobrego napoju nam się zmarnowała. Jest drugi ten pająk, on poszedł spać może? I mi się wydaje, że one śpią w tym miejscu, gdzie ja sobie hasałem wesoło ostatnio. Dobra. Wiecie co? Bo ja nic nie zabiorę już. Ja chyba sobie wrócę do domu, zrzucę się i wrócę biorąc trochę mniej ekwipunku. Nie wiem, czy ja mogę tutaj zejść, tędy? Chyba tak. Nie, właśnie pytanie, czy ja będę mógł tutaj też tędy wejść na przykład. Bo wydaje mi się, że tak. Dobra. W takim razie idę do domu. I niedługo się widzimy z powrotem w tym miejscu. Wezmę może sobie ze sobą te, jak się one nazywają, pajęcze. I te liny. Tylko znowu się zapełnię wszystkim i nie będę miał miejsca w ekwipunku na jakieś inne rzeczy. Ale chciałbym wziąć sobie pajęcze liny, bo może tyrolki zrobię. Tyrolki. Dobra, lecimy na Szczecin. Zobaczcie, co ja zabiłem skarabeusza. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby zabijać tego skarabeusza. Dobra, jedzmy. Migocząca skorupa. Co to jest to? Dwa razy. Dobra, na pewno to spróbujemy sobie... Nie, tego nie można odkryć. Cudowna opalizująca skorupa, którą możesz łączyć z przedmiotami, aby wydobyć ukrytą moc. Co to znaczy? Co to znaczy, że mogę wydobyć coś... Ukrytą moc. To okulary. Dobra, lecę do domu. Da się jednak wejść tutaj tak po prostu. O. I to jest dobra wieść. Tak można sobie po prostu wejść tutaj. Bez żadnych konsekwencji. Nie zrobiłem sobie pszczału. O, może od razu pozbieramy te części, które tutaj
zostawiliśmy wtedy. O, i strzały. Nie zrobiłem sobie tych drzazgowych strzał, bo one potrzebują... O, o. Słyszę go. Spieprzaj, dziadu. Karwalijski. Kurda, ja chcę tylko tam wejść do... Do tam. O, tu jeszcze widzę. Czy ja tutaj wejdę do góry później? No trudno się mówi. Poświęcenie. Trzeba... trzeba się poświęcić, no. Solidny kwarcyt. Bo... czy kwarcyt? Kwarcyt chyba jest do... ulepszenia... Właśnie broni czy pancerzu? Już teraz nie pamiętam. I z powrotem tam. Tyk. Dużo tutaj jest drzazg. Ale no właśnie. Nie mogę zrobić strzał drzazgowych. Bo nie mam jeszcze meszków z roztoczy kurzowych. My je chyba ostatnio widzieliśmy, jak kończyłem odcinek na tym stole. Tak więc fajnie będzie się tam też wybrać prędzej czy później. Dobra, idźmy teraz tutaj. Mam nadzieję, że mnie żaden pająk teraz nie zauważy. Gdzie on? No, musiał. Jezus Maria. Komar. Pieprzaj, dziadu. Mam cię. O. O, ty gnoi. Jak patrzę, czy ten pająk do mnie nie idzie. Ale chyba zrezygnował. No, chodź tu, strzała. I ty, strzała. Gdzie jest ten pająk, który tam chodził? No nie, on się tam kręci koło tej dziury. Przecież to tak... Jak to tak? Ja tam chciałem wejść. Kurna. Czekajcie. Ją poszedł. Idź stąd. Napijmy się jeszcze napoju gazowanego. Bo wiadomo, że... O! Tutaj wcześniej była kropla w tej puszce. No nie, no! Idź stąd! Ale to tak nie można! A ja wyjdę do tej dziury, a tam będzie jeszcze więcej pająków, nie? Dobra. Znaczy, właśnie obawiam się. Nie. Może on tutaj nie wchodzi. Mam nadzieję, że nie. To chyba słyszę te termity. Mam nadzieję, że ich nie ma tutaj jakoś dużo. O! No chodź. O ty gnoju. O ty gnoju, ty. No jak on będzie mi tu tak uciekał? Masz za karę. No. Semeczka, zabandażujmy się. O. Marmur. Poproszę. Bo to są takie... Właśnie kwarcet czy marmur jest potrzebny do... Widzę cię. Gnoju. Czy nie chcę tak wchodzić na YOLO, żeby nie wyskoczyła na mnie nagle armia 10?
A ich słyszę coraz więcej. Chodź. Mam cię. Ta pała jest dobra. A właśnie, ulepszę sobie tą pałę też do szóstego poziomu. Bo mi się tam sztaby zrobiły. A tą pałę myślę, że jak to jest już trzeciego poziomu, to się będzie opłacać. Jesteś gnoju? Chodź. Czy ty się... Jezu, ile innych tutaj jest? Termity wiedzą o twojej obecności. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. O nie, są dwa. Dobra, mam cię. Mam cię, mam... O ty! Mam cię. Co ty, gnoju, tu podskakujesz? O ty! Masz! Dobrze. Dobrze. Nie mam już tych. Ej, tu jest ich za dużo. Dobra. 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 Ale dostałem jakieś... Siódemeczka. Soczka, sobie napijmy się. Dobra. O ty gno... Gnoju ty. O. Napijmy się. O ty. O nie, 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 nie. O nie! Mam nadzieję, że tam już wypiłem wszystkie termity. Dobra. Było gorąco. Było gorąco. Zabandażujmy się. Mam nadzieję, że tu... O nie, idzie kolejny. Dobra, mam cię. Dobra. Leżeć. Dobra. Jezus Maria, ile ich tu jest? Nie za dużo panów? Proszę panów? Jeszcze ich słyszę. Dobra. Żygnął. Czy on nie żyje? Dobra. Dobra, mam cię. Dobra, mam cię. No, następny. Ile ich tu jest? Dobra. Mam cię.
Dobra, mam cię. Fuu. Nie za dużo ich tu? No, chyba sobie żartują. No nie, następny! Pieprzać. Stąd. Dobrze. Czy oni się tu ciągle odradzają? Mam ciągle obawy, że one jakby tutaj... Jakby się... Jakby je zabijał, a ciągle powstawały nowe. No, no i kolejny! Mam cię, kurde gnoju. Dobra, koniec z wami już, czy jeszcze kogoś mam rozpitolić? Kurde, dużo straciłem już do leczenia. No nie! No chyba se jaja robicie. Dobra. Już? No nie! No nie! No przecież sobie jaja jakieś robią tutaj. Z ilością tych termitów. No nie! No może tak będzie bezpieczniej. Dobra, w drugą stronę. Ja ich tu ledwo widzę. Sobie jaja jakieś robią. No nie! No nie, nie, nie! O Jezus, Jezus, Jezus Maria. Nie, chyba oni przesadzili trochę to z tą ilością termitów. Ja rozumiem, że to ma być trudne, ale no kurde, ja tutaj nawet nie mogę wejść na krok, bo... O, marmury nawet nie mogę pozbierać. Dobra. Weźmy sobie z powrotem pałę. Zjedzmy. Napijmy się. Ja mam ten, o tutaj. Czyli zjedzmy wodę. I co? I tu coś fajnego widzę. Science. Jakieś światło. Nie wiem, czy my mamy iść pierw w tą stronę, czy w tamtą stronę. Nie wiem, może od prawej strony zobaczmy. Czekajcie, zresztą... Kij wie zresztą, tak naprawdę. O, a tu nie przejdziemy, jak nie... Nie zrobimy sobie przejścia. To może przy okazji też te drzazgi pozbieram. Bo nie wiem, czy to przejście będzie dosyć istotne, czy nie. Tyk. Ale tu widzę, że coś się świeci fajnego. O, science!
O nie, no chodź tu. Oju. Dobra, masz. A masz. Science. Gdzie my jesteśmy? Co to tam było? Termit? Co? Król? Termitów? Nie podoba mi się to. Czemu ja tam widziałem króla termitów? I na co on jest... słaby. O, może tak. No nie, no. Nie mogę nawet sprawdzić. Jezus, jak mnie to... Jak mnie to denerwuje. A tu dobrze idę w tą stronę właśnie. Tylko na mojej drodze jest król termitów, który chciałbym pierw sprawdzić, co on potrafi. Tylko mi nie pozwalają to zrobić. Zakażony pogoniec, czarny chrząż, król termitów. Słone, kłucie. Świeże. I mamy teoretycznie na niego broń. Tylko pytanie jest, czy ja faktycznie jestem na niego gotowy. Pytanie, co on potrafi, nie? O. Halo? Panie królu? O, jest tam. Próbujemy? Chuj tam. Dobra. Chuj tam. Panie królu. O Jezus. O Jezus! Idziemy stąd? O nie! Nie! Odejdź ode mnie! Ej, on nie jest taki trudny. Tylko pytanie, żeby właśnie zaraz mi coś w dupę nie próbowało ugryźć innego. Czemu? Właśnie, napij się. Dobra, dobra. Nie. No nie. O ty gnoju. Ja nie mam już nic do leczenia. Ledwo leży, leży. Jest, jest król termitów. Ale zaraz mnie pokona ktoś inny. Mały termit. Czy ja mam strzały jeszcze? Mam. Się zmęczyłem.
Dobra, pozbierajmy od razu z niego coś. Ty mały gnoju! Gdzie ty jesteś? Tam. Dobra. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja już nie mam tych mikstur do leczenia. Ale mam nadzieję, że to był jedyny król... O, co to? Aha, dobra, to jest to. Na pewno jeszcze mogę... Tam się coś zbugowało. Na pewno mogę sobie kamienie pozbierać jeszcze. Dobra, jak tam się zbugował, to na razie do niego nie idziemy. A mam nadzieję, że jak pokonałem króla termitów, to będę miał też dostęp do tej części tutaj. No, pójdziemy po ciemku, bo czuję się pewniej z kuszą w łapie. Czy ja tutaj będę spotkał jakiegoś termita? To było si... Mamy to! Mamy to. Mamy kolejnego scalaka. Teoretycznie tam bym mógł jeszcze pozwiedzać tutaj tych termitologów. Tylko kurde. Nie mam już czym się leczyć. To mnie najbardziej martwi, nie? A nie chciałbym paść i później tutaj wracać w te strony. Scalak mamy nowy, ale fajnie, kurde, lubię to. Ząbek! Dobra, ząbek złoty tam widziałem. Mamy też tutaj kwarcyty i inne bajery. Kawałek grzyba. Tak po prostu. Tutaj mam nadzieję, że mnie... Nie ma tak łatwo. Niby nie ma tak łatwo, a jednak jest. Dziękuję. Dobra. Kawałki grzyba. No teoretycznie bym mógł pozbierać. Nie, nie chcę tego. Się pewniej czuję tutaj z kuszą. W ogóle był już ślepy zaułek. I pytanie jest teraz, czy myśmy szli jeszcze w te inne odnogi. Tu jest papryczka, ale no ja tak... Ostatnio kwip... O, o! Czego tam chronisz, paskudo? O ty gnoju. Robisz tu uniki. Będziesz mi tu uniki robić. No. Dobra. Jeszcze jakieś strzała. No właśnie, bo jeszcze mamy tutaj od nogi. O, już słyszę tam jakieś termity. Aha. Ja się widzę, zbugował trochę. Termit żołnierz. Masz tu w tubę. Jeszcze troszkę. No, tak to ja mogę walczyć. Proszę mi więcej takich przeciwników. Aż się zmęczyłem, tak była ta intensywna walka. Kurde. I w tą i stąd teraz. W prawą idziemy. Tak jak nam... Bozia nakazała. Nie wiem, dużo tu grzybów jest. Jakiś gwóźdź. I co, to wszystko? Ząbek! Dobra, się opłacało jednak tutaj przeglądać morowisko termitów.
To wszystko? Wszystko chyba. No to trafiłem. Pierwszą, którą poszłem tunelem, to był król termitów, wydaje mi się. A mam nadzieję, że nie ma ich tu więcej. O, to też pozbieramy. Bo będziemy mieli sporo materiału do ulepszenia naszej zbroi chociażby, czy też my. Czy też broni. Bo pałę słoną to ja bym chętnie to ulepszył. Tutaj jeszcze można iść? No teoretycznie tak. Słyszę jeszcze gdzieś termity. Tak więc to na pewno nie koniec z termitami. Dobra. Jeszcze słyszę gdzieś termity. A tam chyba skap jest, widzę. Gdzie na zielono się świeci. Tak. A, to jest koniec już. Trociny. Ej, dobra, to teoretycznie wszystko żeśmy znaleźli. Jeszcze tu trochę kwarcytu, marmuru. O! Też widzę. Te żołędzie tutaj były. Dobra. Nie ma tu coś w tych. Nie kryje się coś w tej trawie? Chyba nie. A, ale teraz nie mogę znowuż. Patrzcie. Pancerz króla termitów. To jest do przebadania. Coś nowego. O kurde. Nie no, to trzeba będzie przebadać. Wyrzuciłbym sobie może ten jeden pęcherz komara faktycznie, bo... Czyli to chyba wszystko już zwiedziliśmy u termitów. Wydaje mi się. Chociaż z drugiej strony, czekajcie, bo jeszcze tutaj jest też przejście, nie? Tu, o właśnie. A tu mnie jeszcze nie było. Ale zjedzmy sobie wodę pierw. No. Jeszcze pójdźmy tutaj w takim razie. A tu jeszcze słyszę jakiegoś termita. Nie oszukasz mnie. Słyszę cię. O. Słyszę go. Ty weź się gdzieś zbuguj. Może ty jesteś zbugowany? Chyba jesteś zbugowany. Ale tutaj przede wszystkim widzę science. O, a tu widzę też wyjście. O, to jest wyjście po prostu. Dobra, to będziemy mogli sobie tędy też wyjść. Tu się naprawdę coś zbugowało. Słyszę je u góry jakby, nie? Tutaj gdzieś. No dobra, trudno się mówi. Idzie się dalej. Ej, ja wybiłem wszystkie termity tutaj. Coś mi się wydaje, że następny atak, który będzie na moją bazę, to będzie termitowy atak. Czy tutaj jest? O, jest jakiś paździoch. Mam cię. Bonjour. Dobra, ty myślisz, że co? Że ty tak skoczysz na mnie i... A, nie ma tak łatwo. No, o, nie trafiłem w niego. Dobra, mam cię. Myślisz, że co? Że mnie tak oplujesz? Nie ma gnoju. Jeszcze jeden. O ty gnoju, ale ty skoczysz. O. Mam cię. Tylko z tego co widzę, to woreczki. Tam się już nie mieszczą te. Gruczoł kwasowy. O. Pochodnia się już kończy. Może byśmy pochodnie wyrzucili. Albo. Szpulkę niech będzie. Bo szpulkę i tak.
Aha, super. Dobra, nieważne. A to chyba ten zbugowany tam, słyszę go z tyłu. Ja. Pytanie jest jeszcze, co ja znajdę tutaj w takim razie, że... O, żołnierz. Dobra. O ty gnoju. Dobrze, że... żeś przesunął mi... to coś, bo będę mógł pozbierać... żołędzia mi przesunął, będę mógł pozbierać te gruczoły kwasowe, nie? Dobra, czekaj. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk. Dobra. Czy ja coś tu jeszcze znajdę? Bo teoretycznie wszystkie jakby... O nie. Widzę cię. O nie. Panie żołnierzu. Proszę się uspokoić. O ty. Ja nie sięgnął. Dobra, mam cię. Król, ale król termitów mnie prawie położył, nie? To trzeba przyznać. Choć dałem mu radę. To może będzie wyjście na zewnątrz już tutaj. Też nie wygląda. O ty gnoju. Idziesz? Mam cię. Będziesz na mnie pluł? O ty gnoju. O ty, nie! Nie trafiłem go! Mam cię. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie jeszcze... zabandażujmy te rany. I idziemy dalej. O, widzę tam jeszcze jednego gnoja. Ale też na końcu widzę... science. Nie ma. Nie ma tak łatwo. No, myślisz, że co? Nie ma tak. Dobra, kurde. Tyle, co ja się zabijałem tutaj tych termitów, to no nie pogadasz. A jestem ciekawy, co też ten pancerz... O, tu będzie wyjście też. To super. Wyjście kolejne. Czyli faktycznie można powiedzieć, że przeszukałem wszystko w termitowni. Pójdźmy jeszcze może sobie zbadać, bo tutaj będziemy mieli u góry ten punkt terenowy. To pójdźmy sobie jeszcze zbadać tą, ten pancerz króla termitów, nie? Bo słyszę coś tu. Słyszę. To ta pewnie. Złapie... O, właśnie. A ona nie wejdzie tutaj. Jestem ciekawy, czy na przykład bym tego czarnego chrząszcza, chrabąszcza nie mógł tutaj striggerować. Żeby... O nie... Co to jest? Ale dobra, kolce tylko. Tego mam pełno. Wow. Co jeszcze? Zastanawia mnie ta rękawiczka tutaj. Jeszcze do tej rękawiczki bym się przeszedł, zobaczyć. Ale przeskanujmy to, co najważniejsze. Pancerz króla termitów. Że nic? Poziom w górę. Ale będziemy coś... Młot czarnego chrząszcza. O kurde. Czy ja muszę pokonać czarnego chrząszcza, żeby dostać młot? Zobaczmy od razu sobie może, z czego to się robi. Róg czarnego chrząszcza, ale skóry, ale po czwarkę nie wiem jeszcze, gdzie znaleźć. Gdzie ja mogę tu zejść? Tu. Ciu.
Pójdźmy jeszcze może sobie tylko tutaj. Gdzie jest ta rękawiczka? Rękawiczko, rękawiczko. Powiedz przecie, to tu jest. O, znowu ten. O, mogę tutaj nawet przejść. Tam coś. Nie, to są te tylko. Ja widzę, że tu na dole, to ja też to mogę tutaj pozwiedzać, bo tu niby były te czarne chrząszcze gdzie niegdzie, ale tak widzę ogólnie, że nie jest tu jakoś niebezpiecznie. O, w mordę jeża. Płaczek. Czy to jest do zbadania? Jest do zbadania. Ej, kłaczek znalazłem w rękawiczce. On był potrzebny do kilku rzeczy. Nie, nie spadaj, kłaczku. Czy mogę wejść pod rękawiczkę? Nie. Dobra, nie strasz, osa. O, czekajcie, tam coś widzę. Widzicie to? Ja wiem, czy to będzie poczwarka. Porzucona rękawica. O, science. I've got the science in my room. Sium, sium, sium. Oho. Kusi, żeby... A tam widzę pająka. Kusi, żeby zejść na dół. Ale to myślę, że pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. Tymczasem... Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Komentujcie. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!